Dziś na tapecie kolor turkusowy. Kto może go nosić, kto nie powinien i jak go łączyć. Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Już bardzo dawno nie nagrywałam wideo z serii jak łączyć jakiś kolor z innymi. Mamy już czerwienie, mamy róże pomarańczowe, jakiś odcień zieleni, ultrafiolet. Sporo tych wideo poradników powstało. Oczywiście linki do nich wszystkich są umieszczone pod dzisiejszym filmem. Ale zanim przejdę do meritum, czyli do tego z czym łączyć turkus, albo w ogóle na początek kto może go nosić, kto może go w swojej szafie wykorzystywać, to chciałabym, pod troszkę tematem nawiązujemy do łączenia kolorów generalnie, chciałabym zaprosić Cię na listę zainteresowanych kursem online, jak łączyć kolory. Już niedługo będziemy startować, będziemy otwierać bramę do tego, żeby dołączyć do naszego kursu online. To będzie premiera tego kursu, więc jestem podwójnie podekscytowana. No i właśnie, jeżeli czujesz, że mogłabyś dowiedzieć się więcej na temat tego kursu, chcesz zobaczyć, co w tym kursie jest, to zapraszam Cię na listę zainteresowanych. Gdy tylko będziemy gotowi ze wszystkim, to jako pierwsza dowiesz się, że to już ten moment, że już można go oglądać, podziwiać, dołączać, no i oczywiście poszerzać swoje horyzonty kolorystyczne. Link do zapisu na listę zainteresowanych jest oczywiście pod tym wideo. No ale już przechodzimy do turkusu. Turkus to tak naprawdę, mam takie wrażenie, że dla niektórych osób grupa kolorów, a nie kolor sam w sobie. Oczywiście wiadomo, że jeżeli weźmiemy sobie jakieś wytyczne, czy to będą Pantona, czy to będzie cmyk, to zawsze będą jakieś wartości kolorystyczne, które powinny być zachowane, żeby turkus był turkusem. Natomiast jeżeli chcemy kupić sobie farbę do pomieszczenia, tak po prostu, żeby pomalować ścianę i szukamy turkusu, to okazuje się, że ten turkus to tak naprawdę jest taka grupa kolorów pomiędzy niebieskim, a takim chłodnym zielonym. Tak ja to widzę, gdy oglądam, gdy przygotowywałam się do tego wideoporadnika, to zauważyłam, że gdy wpisuję po prostu w Google turkus albo w jakieś inne przeglądarki, inne media, które pozwalają mi podglądać kolory, to jest tam tak naprawdę grupa kolorystyczna, więc ja chciałabym trochę uściślić, czym dla mnie będzie turkus. Nie będzie on dla mnie tylko jednym takim pojedynczym kolorem, będzie miał trochę dwa takie, żeby móc opowiedzieć o nim szerzej, to chciałabym wziąć tak naprawdę dwa takie kolory, które turkusem będę nazywała. Turkus to tak naprawdę niebieski. Niebieski, czyli grupa błękitów, ale taki niebieski, który jest troszeczkę ocieplony. Gdy pomyślimy sobie o takich turkusowych, lazurowych gdzieś wybrzeżach, jakieś piękne rajskie plaże i te, czy to będą morza, oceany, czy czasami nawet jeziora o takich właśnie kolorach, to na pewno jest to błękit, który jest łamany właśnie, można powiedzieć, że zielenią, no ale z punktu widzenia oczywiście łączenia kolorów, to wiemy, że żeby niebieski troszeczkę ocieplić, to musimy dodać do niego trochę żółtego. Dlatego też właśnie turkus to będzie, tak jak tutaj widać, będzie to ocieplony trochę niebieski, ale też chciałabym troszeczkę do tego worka wrzucić odcień, który ja nazywam morski. Czyli kolor, który już jest taki troszkę zielonkawo-niebieski. On nie jest tylko ocieplony, ale jest taki zielonkawo-niebieski. I właśnie te dwa kolory będę tutaj naprzemiennie opowiadała, kto jak, co może łączyć, nosić i tak dalej. I przede wszystkim, zanim o tych połączeniach, no to kto w ogóle może nosić taki kolor? Gdybyśmy zastanowiły się nad atrybutami tego koloru, czyli to, że on przynależy do niebieskich, czyli do grupy kolorów chłodnych, no to na pewno mogłabym powiedzieć, że chłodne typy urody, a dwa najchłodniejsze, czyli chłodne lato i chłodna zima, mogą go wykorzystywać. Ale nie jest tak do końca, że wszystkie lata i że wszystkie zimy będą mogły go wykorzystywać. Dlaczego? Bo on nie tylko jest chłodny, ale też jest jasny i dosyć czysty. Jest takim kolorem wyrazistym. No raczej nie jest zamglony, nie jest tonowany, nie jest przeszarzały, nie jest jakiś taki spopielony, tylko jest kolorem czystym. Więc na pewno turkus można powiedzieć, że jest chłodny, a właściwie jest trochę takim cieplejszym odcieniem chłodnego koloru, a to jest bardzo ważne z tą temperaturą. Czyli można powiedzieć, że należy do grupy kolorów chłodnych, jasnych i czystych. I to jest ważne, gdy będziemy zastanawiać się pod względem dopasowywania do typu urody. Ponieważ jak już zapewne wiesz, jeżeli nie obserwujesz mnie dopiero od dziś, to 12 typów urody, czyli system analizy kolorystycznej, na którym ja pracuję i o którym napisałam książkę Ubierz się w kolor tajniki analizy kolorystycznej. Linki do książki umieszczę oczywiście pod wideo i umieszczę tam też link do wideo o 12 typach urody.
żeby zapoznać się z tą ideą i myślę, że warto obejrzeć najpierw te 12 typów urody, a dopiero później wrócić do naszego dzisiejszego turkusu. Więc biorąc pod uwagę te trzy atrybuty turkusu, o którym powiedziałam, czyli chłodny, jasny i czysty, to trzeba by było się zastanowić, jakie właśnie typy urody mają w swoim opisie te atrybuty. I teraz, gdybym miała je prześledzić po kolei, to będziemy dopasowywać, kto może, kto nie może. Jasne typy urody, czyli jasne lato i jasna wiosna, jak najbardziej mogą, ponieważ u jasnego lata będzie pasował dlatego, że jest jasny, dlatego, że jest chłodny, a u jasnej wiosny dlatego, że jest jasny i jest czysty. Dla ciemnych typów urody ten turkus będzie szczególnie dla ciemnej jesieni, no nie najlepszy. Może jeszcze ciemna zima, ale też nie bardzo. Raczej nie polecałabym tym dwóm typom urody nosić tego koloru. Następnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę temperaturę, to chłodne lato jak najbardziej, bo to jest przecież chłodny, jasny kolor i chłodna zima też, ale na pewno w mniejszej ilości, ponieważ może być dla niej po prostu trochę za czysty. Czyli jeżeli to będzie mniejszy element, to tak, ale na przykład nie cała sukienka czy cały płaszcz w takim odcieniu. Ciepłe typy urody i tu uwaga, jest bardzo ważna rzecz, niby ten turkus czy ten morski jest kolorem chłodnym, bo należy do niebieskich, ale uwaga, oczywiście to jest jego cieplejszy, ponieważ z dodatkiem żółci odcień. I tutaj no, jest właśnie ten aspekt podwójnej kolorystyki, czyli z jednej strony jest chłodny, bo należy do niebieskich, ale z drugiej jest do niego domieszane trochę żółtego, więc od razu troszkę można powiedzieć, że będzie się zaprzyjaźniał z ciepłą wiosną. Ciepła wiosna lubi turkus. Jako jeden z niewielu odcieni niebieskiego właśnie będzie lubiła turkus. Ciepła jesień może też, ale w mniejszej ilości, w elementach wzorów, może w jakichś dodatkach, może gdzieś w biżuterii. Na pewno nie będzie to typ koloru ze względu na jego jasność i czystość, który u ciepłej jesieni będzie się dobrze sprawdzał. No i następnie mamy czyste typy urody. Oczywiście czysta wiosna będzie kochała taki turkusowy. Czysta zima też, może znowu nie w tak dużej ilości, bo zawsze czysta wiosna ma jaśniejszą paletę i lepiej ją się tam wkomponuje, ale czysta zima jak najbardziej. I później mamy typy zgaszone. Zgaszona jesień nie do końca. Może ten morski jeszcze bardziej, taki troszkę bardziej zielonkawy, tak? Ale taki typowy niebieski turkus nie do końca i zgaszone lato tylko w bardzo małej ilości, w bardzo małej, bardzo, może tylko elementy wzoru, ze względu na to, że turkus jest trochę zbyt czysty dla zgaszonego lata. Także tyle, jeżeli chodzi o dopasowanie koloru do 12 typów urody. No i teraz pytanie, z czym go łączyć? Czyli odsuwamy troszeczkę na bok to dopasowanie kolorystyczne. No i z czym możemy go łączyć? Oczywiście pięknie turkus będzie komponował się ze wszystkimi kolorami, które są dosyć bazowe i jasne. A jasne kolory bazowe, no to oczywiście odcienie bieli. Będzie się świetnie komponował z bielą, będzie wyglądał bardzo świeżo, tak wakacyjnie. Będzie świetnie komponował się z beżem. Tutaj będzie troszeczkę taki uspokojony tym beżem, ale też ocieplony. A uspokojony, a już nie ocieplony, będzie z jasną szarością. Czyli wszystkie takie popiele, gołębie, delikatne szarości będą się świetnie komponowały. Z drugiej strony te kolory, które są bazowe, ale ciemne, czyli granat i czerń, ewentualnie grafit i inne ciemne szarości, też będą bardzo dobrze komponowały się z turkusem. Czerń będzie troszkę wyostrzała ten kolor, to znaczy będzie następował taki bardzo ciekawy kontrast, a z drugiej strony nie będzie to zestawienie, które będzie zbyt kolorowe i zbyt pstrokate. Z granatem będzie fantastyczne zestawienie, no bo to niebieski i to niebieski, więc trochę taka harmonia. Harmonia tutaj, jeżeli chodzi o temperaturę, jeżeli chodzi o koło kolorów, o taką harmonię przechodzenia pomiędzy jednym a drugim odcieniem koloru. I oczywiście wszystkie ciemne szarości podobnie będą najbardziej uspokajały. Już nie będzie tego kontrastu jak z czernią, ale będą uspokajały. Więc z bazowych kolorów to właściwie z większością można połączyć, bo właśnie dlatego one są bazowe, że łatwo łączą się z innymi. Natomiast jeżeli chodzi o połączenia z bardziej takimi kolorowymi kolorami, to już trzeba bardzo dopasować do swojego typu urody. Turkus będzie bardzo ładnie łączył się z wszystkimi niebieskimi.
niebieskimi, jakie tylko przyjdą do głowy, ponieważ turkus jest niebieskim, więc będą świetne połączenia, jeżeli będziemy chciały zrobić takie zestawienie, które będzie intensywne, które będzie widoczne z daleka, ale dalej achromatyczne, czyli w jednym kolorze, to turkus od takich jeansowych, popielatych, niebieskich poprzez bardziej intensywne jak cyjan, błękit nieba, niezapominajkę, będzie świetnie się komponował, ale przez to też, że bardzo, że ma w sobie tą widoczną żółć, czyli to ciepło będzie, gdy pójdziemy sobie w kole kolorów kawałek dalej, czyli jeżeli mamy koło kolorów, gdzie jest niebieski i jest żółty, to pomiędzy żółcią a niebieskim pojawia się na środku zieleń i pomiędzy zielenią a niebieskim właśnie pojawiają się te wszystkie takie ocieplone niebieskie, czyli między innymi turkus i jego pochodne. I połączenie z zielenią, szczególnie z chłodną zielenią, z taką szmaragdową, butelkową albo z kolorem takiej powiedzmy świerku, czyli takiej chłodnej, zimowej zieleni, będą przepiękne, ponieważ będą z jednej strony, albo jeżeli to będą szmaragdy takie żywe, to będą jeszcze wyostrzały ten turkus, będzie takie zestawienie świetne na przykład właśnie dla czystej wiosny, a gdy będzie to choinkowa zieleń, to ten turkus będzie trochę taki uspokojony, nie będzie taki rażący, trochę ta ciemna zieleń doda elegancji. Idąc dalej, turkus połączony z żółcią jak najbardziej, ale z żółcią taką czystą, intensywną, bardzo mocne zestawienie, chyba tylko właściwie dla czystych wiosen, ale już jeżeli to będą żółcie takie bardziej pszeniczne, piaskowe, czyli takie trochę beżowe, będzie dużo lepiej, albo takie, które będą takie bananowe, delikatne, no to jasna wiosna będzie w nich wyglądała fantastycznie, bo będzie dodatkowo ocieplać właśnie ten, jakby nie patrzeć, nadal jeszcze dosyć chłodny kolor, a żółty też będzie pięknie się komponował, dlatego że ten turkus, ten morski, mają w sobie tej żółci troszeczkę, czyli gdzieś tam będzie takie połączenie, że będą do siebie nawiązywały, będą miały podobną bazę składową. Z pomarańczem, bardzo kontrastowo, oczywiście znowu dla czystych wiosen może tak, ale dla większości osób nie do końca. Jeżeli już zaczniemy wchodzić w takie ceglaste pomarańczowe, palone pomarańczowe, a później dalej w jakieś brązy typu cynamon, może czekolada mleczna, może taki sarni odcień, może nawet gorzka czekolada, to znowu będzie trochę uspokajanie. To znaczy, że pomarańcz, nawet jak będzie jeszcze palony, to będzie dawał rodzaj takiego zgrzytu i jeżeli lubisz takie intensywne zestawienia, to będziesz mogła je wykorzystać. Natomiast dużo lepiej będzie właśnie, jeżeli będziemy chciały go ocieplić i trochę dla siebie przysposobić, czyli na przykład taki morski odcień przysposobić dla zgaszonej jesieni, no to właśnie z całą paletą takich delikatnych brązów, czy to takich cynamonowych, czy sarnich, czy czekoladowych, będzie bardzo dobrze wyglądać. Turkus z fioletami komponuje się różnie. Jasne fiolety mogą mieć takie delikatne nawiązanie do klimatu jasnego lata, czyli uspokojenie, takie jeszcze rozjaśnienie, a jakby nie patrzeć, jasne fiolety mają w sobie niebieski, podobnie jak turkus właśnie jest niebieskim, więc też znowu już powoli schodzimy do takiego punktu wspólnego. I z ciemnymi fioletami typu oberżyna czy śliwka nie będą dobrze wyglądały. Natomiast jeżeli chodzi o róże, to z turkusem będą bardzo dobrze komponowały się wszystkie pastelowe róże, lodowe róże, delikatne, takie rozbielone, które będą robiły bardzo dobry klimat dla jasnego lata w przypadku turkusu. A te intensywne róże, takie ciemniejsze jak magenta, może nawet taki ostrzejszy jak odcień Barbie, będą mogły tworzyć kompozycje dla chłodnej zimy. Jeżeli chłodnej, a nawet czystej, jeżeli to będzie taki bardzo intensywny różowy. Jeżeli chodzi o malinowy odcień różowego, też będzie można skomponować to z turkusem, ale będzie już troszkę gorsze zestawienie, ze względu na to, że malinowy odcień różu to już taki trochę czerwony odcień różu, a czerwień z turkusem nie zawsze dobrze się komponuje. Oczywiście na pewno znajdziemy jakieś zestawienie kolorystyczne, które obroni tą parę, ale
z zasady nie łączymy, nie jest to pierwszy kolor, taka typowa czerwień, czy to królewska, czy taka kardynalska, czy nawet malinowa, one zazwyczaj nie są łączone z turkusowym, ze względu na to, że jest to gdzieś no, zupełnie przeciwległa część koła kolorów. Czyli najbardziej mogłabym powiedzieć nie z pomarańczem czystym i nie z czystą czerwienią. Także dziękuję za dzisiaj, dziękuję za kolejny kolor, dajcie znać w komentarzu, z jakim kolorem jeszcze mogłabym pokazać połączenia. Przypominam o zapisie na listę zainteresowanych kursem online, jak łączyć kolory. No i do zobaczenia w następnym wideoporadniku.